Siema, siema. Witam ponownie w Wizards Dark Times. Dobra, ostatnio sobie przybyliśmy do tej naszej bazy wypadowej. Jeszcze tam do góry nie zaglądaliśmy. Może tak szybko sobie zajrzymy. Zanim pójdziemy dalej. Please, you'll have time to explore, but you best be on your way. More portals leading back to this place will come to life as you clear the land of Umbra. Don't dobra, worry. Dobra, nie I'll maruć. Be with you every step of the way. Tam jeszcze na samą górę można by wejść. No dobra, chcę zobaczyć, co tam jest. Krzanić tego marudę na razie. O, co to jest? Świeczka. Możemy tam na górę jeszcze, czy to jest tylko na dół? Patrzcie, możemy. Jeszcze trochę. Nic tu nie ma chyba. Dobra, to jest tylko nie spaść. I tu już możemy zejść na sam dół, tak na dobrą sprawę. Patrzcie, jak szybko. Dobra. No, trochę chyba coś sobie zrobiłem. Dobra, babcia dalej zupkę robi. Niech robi i my idziemy. Babcia, wychodzę. Będę później. Mamy misję do wykonania. New adventure. Grim as the times are, each new beginning still has its charm. Co tu się chowają jakieś kwiaty? Zobaczmy tutaj, czy czegoś nie ma schowanego. Nie. O, zaklinowałem się. Co się stało? Dobra, chyba się teleportnąłem po prostu. A czekajcie, cofniemy się. Wyskoczą te kwiaty? Chcę sprawdzić, czy jakie trafimy, czy coś się stanie. Nie, powiem wam, że tutaj fajnie ta grafika wygląda. Nawet na tym moim starym hełmie tutaj przypominam, kto nie widział mojej serii z Alex, że ja gram na starym Oculusie. Oculus Rift CV1. I to, co tutaj widzę, wygląda pięknie. Tekstury jak żyleta są. Nie wiem, czy tam bym wszedł, chyba nie. Tu musimy jakoś. Po tej linii, dobra. Nie wiem, jak z jakiej wysokości. It's a long trek to Twilight Peak from here. But with any luck, you should find more element cores to complement your arsenal on the way. Dobra. Znajdziemy więcej, spoko, ale tu mamy kolejną znajdźkę. Ogień jest tu. Ale gdzie jest? Tutaj jest łuk. No, tam mam. Dobra, a gdzie jest w takim razie coś jeszcze? Bo nie widzę. Może tam na dole gdzieś? Gdzieś powinna być jeszcze tarcza do użycia. Ciekawe gdzie? Nie widzę. Tam na dole też nie ma chyba. Tu jest. No, come on. Jeszcze. No. Wszystkie musiałem zniszczyć. Dobra, mamy to. Dawaj. I co nam dasz? Kwiatka czy co? Co to jest? Looks like someone left behind their pocket money. Not that anyone for miles accepts coin here these days. Aha, to tu forsa jest w tym. Bitcoin. Dobra.
Fajnie, fajnie. No, sprawdzimy jeszcze tutaj przepaść. Co to jest? Jakaś małpa? A, nic z tym kwiatką się nie zrobi, dobra. Wiecie, co bym chciał? Żebyśmy ulepszyli sobie te fireballe, żebyśmy mogli na przykład taki promień puszczać ognia. Albo taką wielką falę ognistą. To by było coś. Dobra, co tu mamy? Nic. No tu podejrzenie, jakaś kładka. Czy coś tam nie jest schowane? Trzeba wsłuchiwać się też, czy nie ma tego jakiegoś dźwięku w okolicy. Dobra, morderczy grzybek na nas biegnie. Łuk. Dobra, zrobiłem łuk, zajebiście. Teraz. Mieczem go zrzucimy. Pięknie. Ale troszeczkę, no mówię, twórcy, naprawdę trzeba troszeczkę te dźwięki zrobić takie bardziej jebitne, bo to wszystko jest takie delikatne, takie pierdnięcia komara, a nie wybuchy, słychać. You carry light. Help me out. O. I can't move through these vines. Please take them off me. No dobra. Troll jaskiniowy, zaprzyjaźnimy się z nim. Tylko czekaj, czy mogę to zrobić łukiem? Żeby ci krzywdy nie zrobić. Thank you. Stand back now. Dobra. Pomoże nam. Dzięki. Mogę iść? Tylko nie upuść na mnie. Dzięki. Trzymaj, trzymaj. You're welcome. No, dzięki, dzięki. It's good to see the more thick-skinned locals still resist Umbra's influence. Dobra, mamy kolejny, ale nie wracamy chyba. Nie wiem, po co miałbym wracać tak na dobrą sprawę. This should give way. U, a tutaj byśmy nie weszli? Może to jest jakaś ukryta lokacja? Nie. Dobra, to idziemy do przodu. Okej, są przydupasy. Baby Jagi. Tam jest jakiś koleś z czerwonym łukiem. Begone! Trochę za łatwo jest, jak wszystko się auto namierza. Takie mam wrażenie przynajmniej. Co zmienia faktu, że fajnie się tymi tarczami operuje. U, gdzie ja strzeliłem? Trafię? Trafię. No. Jest. Pięknie rozbity na odległość. Dobra, tu jest trochę więcej miejsca. Tu na pewno coś będzie schowane gdzieś. Więc się rozejrzyjmy. To można pewnie rozwalić. I nic nie dostać. To są chyba tylko jakieś wybuchowe beczki do rozwalania przeciwników po prostu. Wejdźmy sobie tu po tej platformie. Obadajmy tutaj górę. Nic tu chyba nie ma, dobra, czyli tamtędy. Na razie. Teraz pytanie, górą czy lewą stroną? Wydaje mi się, że lewą stroną jest główna trasa, więc pójdźmy na chwilę tędy. I co tu mamy? Chyba nic. Mogę się stąd chwycić? Jezus!
Przeżyłem. Dobra. To dobrze wiedzieć, że możemy z takiej odległości skoczyć. Dobra, tu nas czeka wspinaczka. Come on. Come on. Come on. Ale czekaj, a w tą stronę? Co tu jest? Czy tam na dole czegoś nie ma, tak sobie myślę. A nie. Nie mogę tam nawet zeskoczyć. Dobra, kolejny punkt chyba zapisu. Nie wiem, jak to traktować, czy tam trzeba wracać po coś. Nie wiem, czy tam mam wchodzić, żeby w ogóle zapisywało grę, ale chyba nie. Co? All this destruction and who gets to rebuild after the war of the dead? Mindless drones of an even greater evil. Cześć. Ach. Come on, jeszcze jedna. Co jest? Wow. No takie, kurcze, za ciche, nie? Są te strzały, te uderzenia. Chyba że, jak sobie myślę, jak te czary się po prostu ulepszy trochę później, może jak będą silniejsze, albo jak będziemy mieli dostęp do jakichś innych, mocniejszych, to wtedy będą po prostu pierdyknięcia takie jak należy. O, żeśmy ich ładnie zamrozili. Pięknie. Tam na dole nic nie widzę. No nie chciałem tego, chciałem ten łuk. No właśnie. Głowę chyba dostał. Nie. Rzuca gdzieś w górę to autonaprowadzanie i tak nas namierzy porządnie, tak jak trzeba. Aha, tu załatwieni już są. Ale coś znajdzie, jak nie widzę żadnych. Może jeszcze nie było, albo są zajebiście ukryte. Dobra, możemy zeskoczyć. Często są te portale, naprawdę często. Everything is falling apart. O, czuję, że tu coś po lewej będzie. Czy nie? Nie, niewidzialna ściana. Jak jest niewidzialna ściana, to nie ma co szukać. Chyba że tutaj jeszcze. O. Tu się możemy wdrapać, ale... A czemu tak dziwnie? To w sumie prowadzi chyba do tego samego miejsca. Tak mi się przynajmniej wydaje. No właśnie. Jakoś tak po cichaczu możemy chyba. Podejrzanie dużo tych beczek wybuchowych. Tu będzie jakaś większa zadyma. O kurde. Skurczybyk. Kurde, ale mam cela. Jeszcze słyszę, jak ktoś nadchodzi.
tu jest gnojek. Nie ma cię. Ciebie też nie ma. A nie, możemy się tutaj chować. Jeszcze. Dobra, wyjdźmy do niego. Wiem, co zróbmy. Weźmy sobie miecze. No i gdzie ty żeś polas? Chodź tu, głąbie. No tak, bo w sumie już był uszkodzony. Dobra. Czysto? Nie, jeszcze jeden. Ale poleciał. O, jeszcze. O kurczę, i ta menda. Cholera. Niedobrze. Nie, tylko mnie nie zamruź. Ciebie trzeba z ognia. No chodź. Kurczę, tak nie skręcą. Głupia, nie może wyjść stamtąd. Come on. Elgin architecture used to be quite intricate. Such a shame to see these crude constructions take its place. The unlit have no finesse. Dobra, na pewno gdzieś tutaj coś będzie schowane. Tu coś? Nie, tu się możemy wdrapać. To był chyba skrót po prostu. Od lewej albo od prawej mogliśmy wejść. A tutaj? U góry może. Nie, nic tu nie ma. Tu jest jakiś labirynt. Chyba. Come on. Dobra, widzę na pewno, że możemy zejść do tej studni. Ale zanim to zrobimy, chcę sprawdzić tu u góry. Nie wiem, czy to jest główna trasa. Tu wygląda, jakbyśmy mogli zejść na dół. Ale nie, niewidzialna ściana. Nie możemy. No tak troszeczkę lipa, że jest tyle tych niewidzialnych ścian, to przydałoby się trochę więcej tych jakichś ukrytych lokacji, do których mamy dostęp, bo na razie to większość rzeczy jest pozamykana dla nas. Tu może coś? Tutaj bug tekstury. Możemy tu podejść też, nie? Niewidzialna ściana, dobra. Chyba jedyne, co możemy zrobić, to iść na dół do tej studni. Come on. Otwierać. Przy okazji się rozejrzymy. Nic tu nie widzę. Dobra, myślę, że tutaj sobie możemy zobaczyć, co tam słychać w naszej bazie. No dobra, jesteśmy. I co? Gotujesz coś innego, czy dalej to samo? Dalej te same gluty.
A tu mamy, co nam się tu pojawiło? Nasza ostatnia lokacja to jest chyba, tak? Możemy się tam teleportnąć. A te nasze duperele, które znajdujemy, jestem ciekaw, czy one gdzieś się pojawiają. Tu mamy te kwiatki. Tu mamy naszego jaskra i co? Zobaczmy, gdzie nas przeniesie. Tam, gdzie byliśmy? Chyba tak. Dobra, to możemy jeszcze podejść do jednego teleportu, myślę. Muszę po grzybkach? Ja chcę jakiś nowy czar, come on. We have company. Co to jest? Jaskier, zdrajco. Przerąbane masz, jak wrócisz do domu, nie będzie zupy. Kurde, jest ich więcej. To nie jest jaskier. To są dople. No, spróbuj rzucić. Jeszcze raz. Ha. Dupa. W sumie to są łatwiejsi od tamtych. Czemu tu nie mogę zejść? Come on. Ładnie go zepchnąłem. Idziemy lewą stroną. Chciałem sobie tylko podświetlić. Myślałem, że coś tam będzie. A, to oni tu wychodzą chyba z tych jaskiń. Jakieś tunele są przy ścianach. Goodness, the darklings are such pests. The gloom has somehow made them even worse than they were before corruption. A tam? Nic. Coś nie mogę wejść. Jeszcze raz, dobra. O, tu będzie coś ukryte. Albo tu jest coś ukryte, albo to jest główna droga. Najwyżej wrócimy. O, cholera. Zatruł mnie. O, jest, skrzynia tu będzie. Jedno. Zaraz. Okej, są oba. No. Ten łuk to czasem ciężko wyciągnąć. Dobra, mamy to. Kwiatek następny. Zastanawiam się, po co one są, kurczę. Tam coś można z nich zmajstrować w bazie, ale co? Nie. Come on. Cholera. W ogóle to... Straciłem trochę orientację, gdzie ja stoję. Jeszcze raz. Dobra. Come on, nie to, nie ten przycisk. Jezu, ile tej wspinaczki. Dobra, ciemno.
Dobra, mamy portal. Zobaczę tylko, co tu jest za tym wyjściem. Jakiś płonący las. Dobra, my się teraz na bank wrócimy do bazy. Zobaczę, że ten kwiatek tam doszedł. No jest, mamy chyba 5 teraz tutaj. Tu widzę miejsca, są jeszcze na kolejne. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze 4 będą. Może wtedy dopiero coś tutaj da się zrobić z tym, okej. Dobra. Zrobimy sobie tutaj przerwę. Płonący las sobie odwiedzimy w następnym odcinku.